Kosmiczny gość jest już w drodze. Kometa C2023A3 Tsuhinshan Atlas opuściła swój dom w obłoku Oorta i obrała kurs na Słońce. W związku z tym w październiku da o sobie znać również nam i prawdopodobnie będziemy mogli nawet podziwiać gwiazdę ogonową gołym okiem. To wyjątkowe wydarzenie, którego żaden fan kosmosu nie powinien przegapić. Ale jak eksperci w ogóle namierzyli kometę? Co zapierającego dech w piersiach wydarzy się na horyzoncie w nadchodzących tygodniach i kiedy powinniśmy szczególnie uważnie obserwować niebo? Asteroidy, komety i meteoryty. Chociaż terminy te są częścią podstaw astronomii, pojawia się pytanie, jaka jest różnica między tymi wszystkimi kosmicznymi obiektami latającymi. Otóż meteoroidy z literą D to obiekty na orbicie wokół Słońca, które są większe niż pył międzyplanetarny i mniejsze niż asteroidy. Gdy tylko meteoroidy wejdą w ziemską atmosferę, wchodzą w interakcję z cząsteczkami powietrza, tworząc zjawisko świetlne, które z kolei nazywane jest meteorem lub spadającą gwiazdą. Jeżeli meteoroid nie spali się całkowicie i nie dotrze do powierzchni Ziemi, eksperci nazywają go meteorytem z literą T na końcu. Asteroidy z drugiej strony są ciałami niebieskimi, które uformowały się na orbicie podobnej do naszej Ziemi. Podobnie jak komety, asteroidy stanowią relikt z początków Układu Słonecznego, kiedy to pierwotny pył zlepił się w obiekty o rozmiarach od kilku metrów do kilometrów. Planety wyłoniły się później z tych tzw. planetozymali, ale nie każda z tych struktur ostatecznie obrała planetarną ścieżkę. Pozostałe, które nadal krążą wokół Słońca, tworzą dziś klasę asteroid i komet. W czasie, gdy asteroidy składają się z materiałów stałych, takich jak skały i metale, większość z nich znajduje się w tzw. pasie asteroid między Marsem a Jowiszem. Ponieważ jednak te ciała niebieskie zawierają niewiele substancji lotnych, czy nie zawierają ich wcale, nie tworzą ogona w przeciwieństwie do komet, co czyni je praktycznie niewidocznymi gołym okiem. Jednak w większych odległościach od Słońca, w pasie Kuipera lub obłoku Oorta, planetozymale mogły również zawierać lotne związki, takie jak lód i zamarznięte gazy. W ten sposób powstały komety, które czasami nazywane są brudnymi śnieżkami. Gdy tylko kometa opuszcza swój mroźny dom i zbliża się do cieplejszego klimatu, interakcja między wiatrem słonecznym a kometą tworzy przypominającą skorupę mgławicową otoczkę zwaną komą. Powstaje ona w wyniku sublimacji, czyli natychmiastowego przejścia substancji stałej w gazowy stan skupienia wysoce lotnych substancji, które porywają cząsteczki pyłu uwięzione w lodzie. Ostatecznie składniki komy są zdmuchiwane przez ciśnienie promieniowania i wiatr słoneczny, nadając ciału niebieskiemu charakterystyczny ogon. I chociaż ogon takiej komety może mieć czasami 100 milionów kilometrów długości, większość komet jest niewidoczna gołym ziemskim okiem. Jednym z wyjątków jest kometa Halleya, która jest znana ludzkości od wieków i która średnio zbliża się do Ziemi co 75,3 roku. Ostatni raz kometa Halleya zbliżyła się do Ziemi w 1986 roku, a naukowcy obliczyli, że nie będzie ona ponownie widoczna aż do 2061. Na szczęście jednak wizyta kolejnej komety zbliża się nieuchronnie, a każdy, kto spojrzy w niebo wcześniej rano, w pierwszych dniach października, zostanie nagrodzony widokiem, którego prawdopodobnie nie zapomni do końca życia. Kometa stulecia. Dopiero od 9 stycznia 2023 wiemy, że czeka nas wyjątkowa wizyta. To właśnie wtedy kometa została odkryta na zdjęciach wykonanych przez teleskop w Purple Mountain Observatory w Chui w Chinach. Początkowo sklasyfikowana jako potencjalnie bliska Ziemi asteroida, analiza Asteroid Terrestrial Impact Latest Alert System, w skrócie ATLAS, ujawniła, że obiekt w rzeczywistości utworzył komę i ogon typowy dla komety. Kometa została rozpoznana jako taka i nadano jej łączną, choć nieco nieporęczną nazwę C2023A3 Tsuhinshan Atlas i od razu podejrzewano, że wkrótce da nam rzadki spektakl na niebie. Wkrótce po odkryciu komety eksperci spodziewali się, że osiągnie ona jasność 3 mag. Krótkie wyjaśnienie. Pozorna jasność ciała niebieskiego mierzona jest w magnitudo, w skrócie mag. Im mniejsza wartość mag, tym jaśniejszy wydaje się nam dany obiekt. W czasie, gdy jasność komety została pierwotnie oszacowana na 3 mag, eksperci uważają, że może ona ostatecznie osiągnąć nawet wartość minus 3 mag. W rezultacie świecący gość z obłoku Oorta jest czasami reklamowany jako potencjalna kometa stulecia, ale ostatecznie tylko czas pokaże, czy rzeczywiście zasługuje na ten tytuł.
W rzeczywistości jasności ciała niebieskiego po prostu nie da się przewidzieć z absolutną pewnością. Zależy ona w dużej mierze od jego aktywności w nadchodzących tygodniach. Większość badaczy zgadza się jednak, że będzie ono widoczne gołym okiem, a przy odrobinie szczęścia może nawet przyćmić kometę. C2020F3 NEOWISE, którą latem 2020 roku również będzie można dostrzec bez pomocy technicznych. Czy kometa rozpadnie się zanim do nas dotrze? W tym miejscu należy jednak zauważyć, że ten wspaniały spektakl może się skończyć, zanim jeszcze się zacznie. W związku z tym czesko-amerykański astronom Zdenek Sekanina stwierdził, że kometa prawdopodobnie rozpadnie się, zanim jeszcze osiągnie punkt największego zbliżenia do Słońca. Ta ponura prognoza nie wzbudza jednak żadnych kontrowersji wśród ekspertów. Inni astronomowie skrytykowali Sekanina za zignorowanie w jego artykule tzw. kąta fazowego komety, a więc decydującego czynnika. W rezultacie większość ekspertów nadal uważa, że obiekt przetrwa zbliżenie do Słońca i utworzy zapierający dech w piersiach ogon, który będzie widoczny z daleka. Ponieważ obiekt nigdy wcześniej nie zbliżył się tak bardzo do Słońca, prawdopodobnie nadal ma dużo lodu w swoim rdzeniu. Wyparuje on w czasie podróży w przestrzeni kosmicznej, dzięki czemu kometa może wydawać się szczególnie jasna i duża. Jednocześnie jednak, według Sekaniny, to właśnie ta duża ilość lodu stanowi największe zagrożenie dla ciała niebieskiego. Oznacza to, że lód może sprawić, że kometa będzie niestabilna i ostatecznie spowodować jej rozpad. Cóż, niedługo dowiemy się, który scenariusz naprawdę się wydarzy, ale zasadniczo kometa wydaje się nam najjaśniejsza, gdy znajduje się blisko Ziemi i Słońca w tym samym czasie. W przypadku rzadkiego gazu z obłoku Oorta obliczenia wykazały, że osiągnie on najbliższy punkt do Słońca, znany jako peryhelium, 27 września 2024. W tym momencie będzie oddalona od naszej gwiazdy macierzystej o niecałych 60 milionów kilometrów, czyli mniej więcej tyle, ile wynosi odległość między Merkurem a Słońcem. Niemniej jednak łowcy komet na naszych szerokościach geograficznych będą musieli uzbroić się w cierpliwość, ponieważ obiekt znajduje się poniżej ekliptyki, czyli płaszczyzny planety, początkowo będzie widoczny tylko na półkuli południowej. Kiedy należy obserwować niebo? Kometa pojawi się na niebie nad Niemcami dopiero na początku października. A jeżeli chcesz ją wtedy podziwiać, zdecydowanie powinieneś nastawić budzik i spojrzeć na wschód wcześnie rano przed wschodem Słońca, gdzie jej imponujący ogon będzie zdobił horyzont. 1 października wschód komety spodziewany jest o 6:01. Jednak faktyczne jądro komety będzie bardzo trudne do dostrzeżenia tak blisko horyzontu. Ale jeżeli ogon spełni swoje astronomiczne oczekiwania, będzie wyraźnie wyróżniał się w porannym zmierzchu. W następnym okresie kometa będzie wschodzić kilka minut później każdego dnia, aż w końcu całkowicie zniknie z naszego pola widzenia na kilka dni, aż do około 10 października. Od tego momentu kometa będzie pojawiać się na jesiennym wieczornym niebie, nisko na zachodzie, gdzie jej stromo wznoszący się ogon ponownie upiększy horyzont. 10 października kometa zajdzie o godzinie 19:13, około 40 minut po zachodzie Słońca. W tym samym czasie ciało niebieskie osiągnie również swoją najbliższą odległość od Ziemi nieco później, tak zwane perygeum. 12 października odległość między nami a kometą wyniesie zaledwie 70 milionów kilometrów. W rezultacie obiekt osiągnie również największą jasność do -3 mag. Będzie wtedy prawie tak jasny jak Wenus i znacznie jaśniejszy niż jakakolwiek gwiazda. Po 12 października kometa będzie już jednak stopniowo zanikać, ale przynajmniej jej obserwacja będzie początkowo nieco łatwiejsza, ponieważ w czasie, gdy Słońce zachodzi coraz wcześniej, kometa zanika około 20 minut później każdego wieczoru. Jednak według obecnych obliczeń w listopadzie nie będzie już widoczna gołym okiem, nawet w najlepszych warunkach. Tak czy inaczej, eksperci zalecają zabranie ze sobą dobrej lornetki w czasie obserwacji komety. Wynika to z faktu, że częste warstwy zamglenia w pobliżu horyzontu mogą szybko okazać się niepożądaną uciążliwością. Poza tym kometa będzie łatwiejsza do dostrzeżenia na południu niż na północy, zarówno w czasie jej wczesnoporannej fazy, jak i gdy pojawi się na wieczornym niebie. Oczywiście pod warunkiem, że będzie się rozwijać normalnie, ponieważ jeżeli kometa rozpadnie się lub jej część jądra zostanie utracona, spektakl światła na horyzoncie może się nagle zakończyć.
Wykluczając taką ewentualność, kometa oddali się od Ziemi o 290 milionów kilometrów do końca listopada, aby w ciągu najbliższych 20 lat pobrać kurs na krawędź Układu Słonecznego i nie powróci do nas przez kolejnych 26 tysięcy lat. A jeżeli chcesz wrócić na nasz kanał znacznie wcześniej, zdecydowanie powinieneś kliknąć przycisk subskrypcji już teraz. Stań się częścią naszej społeczności i już nigdy nie przegap ekscytujących filmów od nas. Do zobaczenia niedługo.